Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i błośniczkowe. Dzień dobry Państwu. Kolejne pytanie. Co może pomóc na żylaki kończyn dolnych i pękające naczynka? Te objawy często razem ze sobą występują i oczywiście zioła mogą te problemy likwidować, zarówno doustnie, jak i zewnętrznie. Doustnie stosuje się różne surowce zielarskie. Na przykład miożdżąb japoński, zwłaszcza ekstrakt z tych liści, może być owoc kasztanowca, bądź ekstrakt z tego owocu kasztanowca, olej cyprysowy, lawendowy, może być też ruszczyk, może być stosowana truxerutyna, rutyna, czasami diosmina. Ja osobiście najlepiej uważam, że najlepiej działa połączenie liścia miłożębu, ekstraktu z liścia miłożębu oraz ekstraktu z owoców kasztanowca. To działa korzystnie na błonek naczyń krwionośnych, zarówno żylnych, jak i naczyń włosowatych. Poza tym w przypadku żylaków należy brać pod uwagę również to, że mogą one się powikłać stanem zapalnym, mogą spowodować tworzenie się zakrzepów naczyniowych i te zakrzepy mogą migrować na przykład do płuc i to jest już niebezpieczna sprawa. To jest takie powikłanie żylaków, które jest najbardziej niebezpieczne. Wtedy stosując ekstrakt liścia miłożębu japońskiego zmniejszamy prawdopodobieństwo, dlatego że on zmniejsza krzepliwość krwi, zmniejsza tendencję do tworzenia się zakrzepów naczyniowych. Stąd też jest bardzo dobrym składnikiem takiej mieszanki. Ja łączę liść miłożębu, jak wspomniałem, z kasztanowcem. Takie połączenie jest najlepsze moim zdaniem. Co zewnętrznie? Zewnętrznie też można się do tych surowców, o których wspomniałem, odwołać, ale również można dodawać do tego ekstrakt albo destylat z oczaru wirginijskiego, można dodać olejek cyprysowy, lawendowy, może być ekstrakt z kwiatu nagietka. Zresztą recepturę takiego preparatu zewnętrznego, który ja często stosuję, Państwo na ekranie widzicie. Teraz pytanie, jak stosować takie preparaty, kiedy je używać? Najczęściej ja stosuję doustny i zewnętrzny raz dziennie, ale bywają takie sytuacje, na przykład ktoś ma pracę stojącą i cały dzień stoi, albo też siedzi cały dzień i nie wstaje, to wtedy oczywiście należy pamiętać o tym, aby je stosować częściej, nawet dwa razy dziennie. Zwłaszcza zalecam dwa razy dziennie w przypadku upałów, bo upały powodują, że krążenie żylne się pogarsza, a też te objawy, o których tu ta pani bądź też pan, choć raczej jest to bardziej do pań przypisany objaw, pisze. Zatem jak będzie dobry stan, to raz dziennie, jak problemy będą narastać, to dwa razy dziennie. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i błośniczkowe.